Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest artysta krakowski, współzałożyciel Piwnicy pod Baranami, człowiek o wielkim sercu. Dobry wieczór Panie Mieczysławie, witam serdecznie. Dobry wieczór. Miło mi, że mogę z Wrocławia opowiadać o swoich przygodach, o swoich wielkich na miarę naturalnie Krakowa i naszej Rzeczpospolitej sukcesu. Tak, to były sukcesy. Dlaczego? Ponieważ nikt do tego roku, do tych pięknych nowych zmian, jakie nastąpiły, odwilży, to było w 1956 roku, cały rynek ożył młodzieżą, snuła się nowa generacja studentów, szykowały się nowe juwenalia, także jak gdyby wiosna ludów przyszła do Krakowa, to Krakowowi brakowało, ponieważ Kraków jako stolica został, dawna stolica kulturalna został troszeczkę położony na łopatki przez nową hutę, przez nową władzę. Prawdopodobnie, nie wiem jak to było dokładnie, że w czasie wyborów Kraków nie głosował trzy razy tak, tylko trzy razy nie. Nie wiem co to oznaczało wtedy. W każdym razie Kraków został ukarany i za to w prezencie otrzymał nową hutę. Tam, gdzie były najpiękniejsze sady, najpiękniejsze ogrody, to był właściwie szpichlerz Krakowa, przyszła nowa huta. I wraz z tą nową hutą właśnie przyszła ta odwilż, bardzo dziwna dla nas, nowych mieszkańców Krakowa, nowych studentów, a potem jak okazało się już mieszkańców, ponieważ tak weszliśmy głęboko w struktury Krakowa, no i w tworzenie takiej nowej rzeczywistości. W naszym przypadku była to pewien rodzaj teatru, kultury, kabaretu, no to, co nam się jako młodym podobało, a to było w Krakowie potrzebne, ponieważ jak wiemy, Kraków jako galicyjskie miasto zawsze był miastem radosnym, zawsze był wesołym, stąd między innymi Teatr Słowackiego, stąd Plejada, Bohemy Krakowskiej, która no, w swój poczet zapraszała największe umysły tamtych czasów, malarzy, poetów, tak. literatów. No więc przesiąknięci tą wiedzą na ten temat, nad jeszcze istniejącym już wtedy odnowionym zielonym baloniku, to była nasza właściwie siedziba, tam schodziliśmy się i tam spotykaliśmy się, nawet nie wiadomo kto był kim, ale to miejsce dawało jakąś taką trampolinę, odskocznię. Panie Mieczysławie, ale jak w ogóle, w którym momencie pojawił się pomysł, stwórzmy coś, załóżmy miejsce, spotykajmy się, działajmy artystycznie. Kiedy to? Pamięta pan tę chwilę? Wie pan, jeszcze nie było w Krakowie, ale już mówiono mi, że takie plany rodziły się na ASP, na Akademii Sztuk Pięknych, które snuły się, ponieważ nie było lidera, nie było wtedy jeszcze, a ASP była dość skorumpowana tak samo, ponieważ sztuka pracowała na rzecz systemu, jaki był. Ten socrealizm, nie? który opanował właściwie wszystko i nauczycieli, którzy chcieli jakoś żyć i tworzyć, pomimo tego działały na takich bocznych torach już właśnie te wielkie symboliczne nazwiska z przeszłości. I to doprowadziło do tego, że zaczęła działać historia sztuki. Przeniosło to się na uniwersytet. A uniwersytet był o tyle ciekawy i historia sztuki, ponieważ wszystkich tak zwanych bezetów, ludzi z herbami, z dobrych rodzin, nie przyjmowano do żadnych uczelni
strategicznych, tak jak Politechnika, AGH, a nawet UJ na ten, więc jedyną ucieczką była właśnie historia sztuki, taka obojętna, którą prowadził Karol Estreicher, wielki filozof, wielki mędrzec, taki już ostatni z rodziny Estreicherów. I on to było przytulisko. Między innymi właśnie tam zaczął studiować Piotr Skrzynecki i z tego wzięło się... Czy on był takim liderem? No, nie wiem, jak było na początku, ale wiem, że w pewnym momencie nawet był ktoś taki potrzebny i jeżeli zjawił się taki gość, który mówi o tym, że to można zrobić, że to można... Wcielić w życie. Tak, no, może nie wcielić w życie, tylko po prostu zorganizować coś takiego, zacząć te sprawy robić na razie po salonach, po domach, bo Kraków słynął z salonów i one były gdzieś, tylko trzeba było do nich dotrzeć. Między innymi, jak wiemy, jazz. Naturalnie Wrocław też jest jazzowaty, Poznań, Warszawa, ale jazz pierwszy właśnie powstał w Krakowie. Właśnie tam, w tych domowych kieleszach, w tych katakumbach zaczęto słuchać jeszcze Radia Luxemburg, ale w ogóle to, co przychodziło do tego z zachodu. Jazz był również związany z piwnicą. Pierwszy, do dzisiaj przecież jest festiwal, który powstał, międzynarodowy już festiwal jazzowy, Lipiec jazzowy, który już trwa kilkadziesiąt lat. Ale w każdym razie to wszystko jakoś sprzyjało, ten klimat, na który nie zwracali uwagi nasi koledzy ze stolców tych rządzących. Przeoczyli to wszystko, co się dzieje obok. Pierwsze juwenalia. Więc też tego nie było. Zrodziły się juwenalia, wybór mistrz. Także ten ruch studencki, młodzieżowy miał wielki wpływ na tworzenie różnych rzeczy. Piwnica zaczęła naciskać mocno i szukać miejsca, ale w międzyczasie przecież tak samo na uczelniach, na AGH powstają zespoły ludowe, niby, ale tam zaczyna się już kabaret, Politechnika. Już coś tam się dzieje na miastką tego to później. Były takie początki. I tak, i był właśnie, była pod Przewiązką, nie? Już był, więc był Grzechuta. Już koło niego Jan Kanty Pawluszkiewicz razem tworzą. Także stopniowo zaczyna coś się dziać. Przyciągało też artystów. Tak, na Akademii Rolniczej też. Tam przed Sikorowskim jeszcze byli, którzy to zakładali. A więc te gniazda orle zaczęły działać. No i tutaj właściwie piwnica jako najbardziej wyczuła, że to jest taki klimat, trzeba byłoby się zorganizować. A więc postawiliśmy na Akademię Sztuk Pięknych, ponieważ tam, jak wiemy, było danych szansę, ponieważ większość procentowo to byli ludzie spoza miasta, ze wsi, a więc rzeźbiarze, ci tak. z różnych organizacji właśnie wiejskich, młodzieżowych, musieli być przyjmowani, jeżeli byli zdolni. A więc postawiliśmy na nich, że oni na pewno zechcą włączyć się w taki ruch. Czy, przepraszam panie Mieczysławie, czy takie kryterium to była uzdolnienia, czy wykształcenie? Bo czasami się to jedno z drugim nie wiąże. Można być wykształconym, ale nie mieć tego w sobie, nie czuć. Jakie były kryteria piwnicy pod Baranami? No z tego jak się sprawdziło, wszyscy ci, którzy zostali liderami i weszli w nasze, zaczęli się z nami kolegować i chcieli z nami tworzyć tę piwnicę, bo ona zaczęła się budować właśnie nastrój, tak jak katakumby. To nie było tak, że od razu chcemy piwnicę, nie wiedzieliśmy jeszcze, gdzie ją zrobić. Dopiero przypadek zrządził, że pod pałacem pod Baranami są wolne, zagrodzone piwnice i nie wiedzą, co z tym zrobić. No więc i tak zaczęła się nasza
jazda podstępna, kto nam może otworzyć drzwi do piwnicy. A wiadomo, że Dom Kultury był takim zapleczem propagandowym KW, ponieważ były potrzebne sztandarówki, były potrzebne plakaty, że no to, co działało na rzecz rządu. I dzięki temu, jak połączyliśmy tych studentów za małych miasteczek i ze wsi, połączyliśmy tych BZ-ów, ludzi, którzy mogą z nami być, ale studiują historię sztuki, co dla nich było właściwie dobrym wyborem, i stała się pewna grupa intelektualna już. Mhm. Oni chcieli być z nami, my studiujemy tutaj muzykę, teatr, pojawiają się nazwiska. Penderecki chciałby tak samo z nami, młody jeszcze, nieznany tak bardzo, był na drugim, na drugim roku. I ja, będąc w szkole muzycznej, na wokalu, spotykam młodego Koniecznego, który zaczyna studiować kompozycję, więc ja od razu szybko, żeby muzyka była, żeby wiersze, które sypały się nam z każdej strony, ktoś mógł to zaaranżować. I mając już taki duży skład, zaplecze, szukaliśmy. I naturalnie stało się tak, żeby nie rozciągać tego, pewnego dnia spotkaliśmy młodego konserwatora zabytków, którego nam mówiliśmy, że on zrobi wielką rzecz, jeżeli nam, bo on tylko mógł otworzyć nam lochy piwnicy, że zobaczymy, co tam będzie. A był to właśnie dzień przed 56. Tak. I to, 60 lat tak, temu. Tak, i w taki to oto sposób weszliśmy tam do tych lochów, które były, no, zagracone były straszne, ale już czyli tam własne byliśmy. Prace były włożone, żeby to odnowić, odremontować. No i wtedy dopiero zaczęło się wynoszenie, wzrubienie, bo tam było tony tych różnych, uzbierało się przez 200 lat przecież tego wszystkiego. No, furmanki świstały, tylko szukaliśmy tylko miejsca, gdzie to wywalać. No i w taki oto sposób dano powstało nam szansę, to powstało miejsce, które powstało. Przeszło dzisiaj do historii. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Krakowie. Panie Mieczysławie, ale patrząc teraz z perspektywy czasu, to już jest 60 lat, kilka pokoleń występuje na scenie. Dziś ogromny koncert 60-lecia, tak? Wspaniały koncert. Jak pan ocenia kierunek Piwnicy pod Baranami? Pan ją współtworzył. Czy to już to idzie w tym kierunku, jaki miał pan założenia wtedy, czy troszeczkę inaczej teraz wygląda po tych latach? Jak pan to ocenia? Jeżeli chodzi o moje spojrzenie i moje już teraz działanie, ja nie chciałbym analizować tego. Jedno jest pewne, że jeżeli jest ciągłość artystyczna, tak. jest ciągłość wykonawców, przyjaciół, ludzi z różnych środowisk, od prezydenta miasta, wojewody, był słynny wojewoda, piekarz, który sam był muzykiem. Mhm. Dziwne, właśnie on właśnie kiedyś mnie spotkał i był nawet przez rok trzymany wojewoda Krakowski w tym za swoją działalność rozrywkową. Grał kompozytorów amerykańskich. Był w odosobnieniu w czasie stanu wojennego. Także tacy ludzie, jak oni sprzyjali temu wszystkiemu. Czyli najważniejsza jest kontynuacja tych dawnych tradycji i że to dalej istnieje. Ono jest zamykane przecież tam 5 razy piwnicę. I zdarzały się różne przypadki, że nam otwierano różne. Były i zabawne, ale najczęściej, kiedy przyjeżdżał ktoś, polityk z zagranicy, taki Pablo Neruda przyjechał, kiedy go oprowadzono po Krakowie, wrócił z Wawelu, poszedł do Wierzynka na kolację, a teraz mówi, prowadźcie mnie do tej piwnicy pod Baranami. No,
A mówi, ona zamknięta. No jak to zamknięta? A wolność gdzie jest? Wiesz? I to tak, takie momenty. Przyjeżdżał Cyrankiewicz, premier, nieważny w tej chwili, bo nie żyje, ale w każdym razie wtedy, jak przyjechał na święto chrztu Polski, później na święto powstania Jagiellonki, to właśnie dzięki niemu otwierano, dzięki niemu były imprezy w Jaszczurach, w piwnicy, on wszędzie chodził, był pod urokiem Ewy Demarczyk. To też było ważne, że mieliśmy takich aktorów, Zachwatowicz, tak samo na przykład. Charakterystyczny. Wiesz, wyszła za Mąza Wajdę w końcu, bo te mariaże działały się tutaj, także że środowisko to był salon. To był, tak można to nazwać, salon krakowski, salon europejski, bo stało się w końcu miasto kultury europejskiej parę lat temu. Także ich włączono w to również nas, piwnicy pod Baranami, tych, którzy jeszcze żyją, no i tych, którzy już nie żyją, ale właściwie to są te podwaliny, Janina Garycka, wspaniała, Dymny, Litwin, to aktorzy, którzy przejdą do historii kina i teatru i w ogóle kultury, także chciałoby się o każdym powiedzieć tutaj, ale to jest rzeczywiście historia godna nakręcenia serialu nawet na ten temat. Ktoś powinien tym się zająć, bo to nie ma nic wspólnego z nastrojami, które są w rządzie, w polityce. Kultura sama się broni, kultura nikomu nie przeszkadza, tak. Kultura pomaga w egzystencji, w życiu i przyciąga. I dzięki temu myśmy objechali cały świat. Ja jeszcze włączyłem, jak wiadomo, tutaj na czym zrobiłem wielką frajdę światu i Europie, na romansach Wertyńskiego, białogwardyjskich, te romanse śpiewane po rosyjsku, bo inaczej się nie dało ich przekazać za Odrą i za oceanem. Zdobywały rynki, a ja byłem tym, który śpiewał nawet w Białym Domu romanse Wertyńskiego. Należy pamiętać, że Mieczysław Święcicki to nie tylko artysta Piwnicy pod Baranami, ale także reżyser, aktor, stara baśń chociażby. 56 rok też? Tak. To troszeczkę stara baśń później, ale no, w ogóle mnie interesowała reżyseria i w końcu zdobyłem te dyplomy aktora dramatu i reżysera i zająłem się właśnie między innymi tym, no, byłem przez 10 lat w Teatrze Śląskim w Katowicach. Tak. Robiłem tam piękne... tam brakowało w pewnym momencie na Śląsku radości, komedii, więc ja starałem się tworzyć wodewile. Na cześć co roku był trzydniowy wielki festyn w Chorzowie, w Parku Chorzowskim, więc tak samo tam sprowadzałem, dzięki temu młodzi artyści, muzycy jazzowi mogli zarobić sobie przez te trzy dni na 2-3 lata pieniędzy, bo tam była akurat nie taka okazja, gdzie rzeczywiście wtedy włożono na wypoczynek, na szczęście hutników i całe ich rodziny. Działalność moja jest przeogromna. Ja jako człowiek właśnie wschodu, urodzony w Sokalu, rodzina duża i we Lwowie, i nasze jeziora święcickie na Litwie, także mamy tam swoje jakieś takie orle gniazda, ale w każdym razie w tej chwili to nie ma żadnego znaczenia, oprócz sentymentalnych jakichś takich doznań. W każdym razie jesteśmy na etapie, żeby uświadamiać, że wielkość jest w nas. Jeżeli ktoś ma potrzebę, to jest apel nawet do następnych zagonów, którzy chcą się właśnie parać kulturą, sztuką, muzyką,
To jest wszystko w rękach tylko każdego, kto podejmie takie wyzwanie. Jest dużo jeszcze miejsc niewykorzystanych. A jak ktoś chciałby się dowiedzieć, niech telefonuje, niech przyjdzie do Krakowa, do piwnicy, może do innych jeszcze ośrodków, gdzie są te przychylne miejsca, gdzie was przyjmą i wam opowiedzą czasami, jak to robić. No i kochać świat, kochać muzykę, kochać siebie, życie. Przyjeżdżać, dużo jeździć, tak jak jeździ piwnica teraz. My no właśnie. Na stare lata Pani jeździmy, objeżdżamy całą Polskę, wzdłuż i wszerz. Skąd pan bierze energię, żeby wyjść na scenę i całym sobą pokazać tą twórczość, którą pan przez lata tworzył? Jak skąd pan czerpie tą energię? Może dlatego, że chcę to bardzo, bardzo długo robić i tak się umówiłem sam z sobą, że jeżeli nawet to takie było dożyć, aktorzy mieli taką założenie. No, takie marzenie, żeby dożyć Solskiego, który brakowało jemu parę miesięcy do 100 lat. No ja zażartowałem kiedyś w wywiadzie, że ja chcę przeżyć Solskiego. Także 27 marca to jest, urodziłem się właśnie w tym też lokalu w 1936 roku. Właśnie w czasie świąt wielkanocnych skończę 80 lat. No i to daje mi tę przewagę, że znakomicie się czuję, że jestem sprawny fizycznie, psychicznie. Koncertuje pan. No i właśnie, ja nawet koledzy mówią, że to nie męczące jest dla mnie, a ja właśnie chcę się męczyć. Ja chcę przezwyciężać ten trud, który daje później to spełnienie na scenie. Satysfakcję. Tak. Satysfakcję, jak właśnie wychodzę na scenę i czuję, że ta widownia to jest to życie przypomina właśnie. I unoszę się na tym rydwanie i kierunek Kasiopeja. Brawa rekompensują całe zmęczenie i cały trud, na pewno. No brawa są konieczne, to jest nagroda poza wszystkimi apanażami. Tak. Brawa, przychylność, radość widowni, która nie chce wyjść i czeka i bisuje. To jest właśnie to, co jest i dzięki temu nie zniechęcamy się. A więc nie zniechęcajmy się, trzeba wszystko robić, tworzyć. W tworzeniu jest radość, jest pewność, że stanie się na drugi dzień znowu jakiś nowe inicjatywy, nowe pomysły, nowa radość o poranku. Dużo optymizmu. Panie Mieczysławie, strój to też jest nieodzowna rzecz w pana ubiorze, tak? Szale, kapelusze, krawaty. Czy to kapelusz Piotra Skrzyneckiego? Ach, to była taka bardzo dziwna historia, anegdota z kapeluszem. Kiedy byłem na zaproszenie gminy żydowskiej w Nowym Jorku, śpiewam też i są miasteczko Beus, te wszystkie rzeczy, tak, tak. Które znam od dziecka, babka mi to śpiewała. I z profesorem Skotnickim byliśmy, ja prowadziłem im aukcję obrazów, on robi, im zbiera obrazy od malarzy i w konsulacie robimy aukcję, ja to prowadzę. I tam między innymi takie działalność już poza tym, ale skuteczna. Za każdym razem te obrazy szły, a szło to na działalność jego kliniki hematologicznej, która od tamtego czasu do dzisiaj uratowała, dała życie ponad 600 pacjentom. Mhm. Inaczej by nie żyli, gdyby nie szpik, który on tworzy dzięki takim właśnie inicjatywą, bo to kosztowna jest sprawa, tak obok tego. Także robimy również
rzeczy innym kierunku. Ludzkie, które bez nas nie było. Dużo imprez przecież, które są na rzecz teraz szczególnie, to przecież jesteśmy i zapraszani, i jeździmy. Ja też miałem problemy z sercem, więc muszę za reparację tego serca tak samo zapłacić właśnie tym moim występem, pokazać, że można żyć sercem, które ma malutką sztabeczkę. Także jest dużo do opowiadania. Właśnie tu. Umówmy się na kiedy indziej, może w Krakowie. Cały Kraków będzie od świąt stolicą właśnie piwnicy. Możecie gościć u nas, możecie przychodzić, zgłaszajcie się. I spotkać pana też można osobiście? Chodzę po rynku właśnie w tym kapeluszu i mam dużo szali na sobie. Także. A obok jest vis-a-vis, tam gdzie właśnie przesiadujemy między godziną 12 a 14, 15, 16, w zależności co mamy sobie do powiedzenia. Jest to nasz taki salonik przy piwnicy pod baranami. A piwnica jest otwarta cały czas, czynna jest. Odwiedzajcie nas jako już muzeum, a w sobotę kabaret. Najlepszy na świecie. Panie Mieczysławie, mówić moglibyśmy naprawdę wiele. Spotkamy się w Krakowie z pewnością jeszcze z kamerą, żeby opowiedzieć trochę więcej o pana życiu, o pana twórczości, bo nie sposób to w ciągu 30 minut. Na samo zakończenie można to nazwać biografią. Nie ma życia bez romansów. Ach, to tak właśnie. No parę lat temu była potrzebna taka książka, mówię, dlaczego nie napiszesz książek? Dla mnie taką gazetą, która była w Krakowie, to był Ekspres, Super Echo takie krakowskie. I sobie myślałem, żeby rzeczywiście zrobić coś takiego, zebrać coś, co będzie łatwe w czytaniu, taki do tramwaju, gdzieś do pociągu. I spotkałem dwóch panów, którzy się podjęli tego. Jeden z panów, Adam Jaźwiecki, jest moim kolegą zresztą z Katowic, był redaktorem kilku gazet, jest reportażem z jazdy na torach motorowych. Ja myślę, a to dobrze. Ty będziesz pisał tak, że każdy rozdział ma trwać tyle, ile trwa jeden wyścig, trzy obroty. A drugiego pana, niech pan przeczyta, bo nie mam okularów. Autorami są Adam Jaźwiecki i Jan Kochańczyk. Tak, Kochańczyk to znakomity teoretyk filmu, znawca filmu amerykańskiego i polskiego. I właśnie, poprosiłem jego, żeby on uważał, żeby to miało jakiś sens i żeby błędów nie było ortograficznych. No i w taki to szybko powstała w przeciągu paru dni ta książka. Zdjęcia są może nie najciekawsze, ale wzięliśmy te, za które nie musieliśmy płacić, które są na koncie do wykorzystania. Jego syn zrobił nam te zdjęcia. No taki. I tak powstała. I tak powstała ta książeczka. Zachęcam. Bardzo ciekawa historia jest na. Panie Mieczysławie, za 40 minut pana wystąpienie w Narodowym Forum Muzyki, więc nie pozostaje nam nic innego jak. To już jest Narodowy Forum? Narodowe, tak. To jest nowa rzecz, czy. Tak. Ach, to będziemy otwierali. No. Także cóż, zapraszamy na najbliższy koncert pewnie do Krakowa, tak? Dobrze, a ja tylko pokażę się, jak będę wyglądał, żeby państwu. O, to jest właśnie. W takim chodził Piotr Skrzynecki. Też mu przywiozłem kiedyś taki właśnie z Nowego Jorku, od samego rabina, ale Piotr zabrał swój do sobą na tamtą drogę życia. A ja mam, także po tym będzie można, a jak są jakieś święta żydowskie, to robię tak. Mistrzu, bardzo dziękuję, życzę wszystkiego co najlepsze. Wielu, wielu wspaniałych odbiorców. No, ja się cieszę, że będę mógł za chwilę, za pół godziny, czy za godzinę śpiewać dla za 40 minut. Bardzo wdzięcznej widowni, moich wielbicieli, mego talentu, mojej jeszcze urody, no i mego sposobu życia, bycia, który jest nie bardzo nowoczesny, ale można ze mną żyć. Dobranoc, dobranoc państwu również. Dobranoc. Mówią do niego, że książę na stronę.
Sergiusz Doniecki. Przed Państwem książę na stronie Mieczysław Święcicki. Thank you.